teraz zaprosiłam Państwa do swojej śpiżarni i obraną mam dynię. Ważę na wadze, która jest jeszcze mojej mamy, waga, także ma ponad 50 lat na pewno. I będziemy robić dżemy z dyni. Dziękuję, na razie. Witam Państwa, a dzisiaj właśnie pobawimy się w zrobienie z dyni dżemu pomarańczowego. Do tego potrzebne są, jest dynia, już obraną mam. Teraz poszarpuję na grubych oczkach, aromat pomarańczowy, kilka kropel kwasek cytrynowy i dżem fix, może być inny. Tam jest jakiś tam uniwersalny roszczyn do robienia dżemów. I teraz będziemy ścierać na grubych oczkach kawałki dyni. Tu jest 2 kg i tak jak w przepisie na opakowaniu, trzeba właśnie kilogram mieć owoców i tak jak tam oni piszą, cukru tyle, ile trzeba, właśnie kilka kropel do smaku tego pomarańczowego aromatu i do smaku kwasku cytrynowego, żeby nie było za kwaśne właśnie, tylko tyle, żeby było smaczne takie. I to wszystko tak robimy, jak jest na przepisie, na opakowaniu, czy to jest jam fix, czy konfitur fix. Wszystko można zużyć. Dynia jest mięciutka, także łatwo się ściera. Mamy ogródek, tu mamy swoją dynię, także jest ekologiczna, zdrowa. A ile w tym roku mam dyni? W tym roku miałam 9. Z dyni właśnie jak... Z dyni można zrobić bardzo dobrą zupę na śniadanie. Pokroić kostkę dynię grubą, aby tylko się zmieściła nam do garnka. Pogotować kilka minut i w osobnym garnku zacierkę zrobić na mleku i połączyć razem z ugotowaną dynią. Tylko ja jeszcze blenderem rozdrabniam, żeby była jednolita. I to jest bardzo dobre, zdrowe i dla dzieci, i dla dorosłych właśnie taka zupa mleczna na śniadanie czy na kolację. Także można sobie właśnie dynię użyć. Niektórzy właśnie gotują jeszcze dynię na ostro z kurkumą. Taką warzywa, dynia, kurkuma i taki krem. Tam do ptysia czy do jakichś paluszków. I też jest bardzo dobry.
Także zachęcam Państwa do robienia sobie przyjemności z dyni. Teraz mam już starte owoce z dyni. Przesypię do garnka i wymieszam z gin fixem. Proporcji takie, jak jest na przepisie. Na kilogram. Jedno opakowanie. Ja to mam 2 kg i muszę zużyć 2 opakowania. Trzeba też mieć troszkę spory garnek. Zostawiamy. Teraz dwa opakowania. Jedno. Troszkę przemieszam. Drugie opakowanie. Teraz podłączę gaz. Na małym gazie musi się to gotować. Musimy mieszać, żeby się nam nie przywaliło. Już się nam dżem pogotował. Minutę. Sypałam cukier. I teraz wymieszam i jeszcze pogotuję minutę i doprawię do smaku aromatem pomarańczowym i kwaskiem cytrynowym i do słoików i już będzie gotowe. Dziękuję ślicznie za uwagę. Jeszcze nie koniec. No. Spotkamy się w słoikach. Teraz kilka kropel, tak z pół łyżeczki, wleję najpierw, później zobaczymy, czy trzeba będzie jeszcze dodać. I tak z pół łyżeczki trzeba będzie kwasku cytrynowego. Ja mam takie malutkie łopateczki dziecięce, to takie łopateczki dwie sypię i będziemy próbować. Teraz robimy dżem dyniowy. Doprawiamy już nie gotując. A gdy powstanie piana, to proszę się tym nie przejmować, tylko mieszać aż do zniknięcia piany. Także już mamy wszystko gotowe. Spakuję.
Teraz będziemy szybciutko w słoiki. Ja myję słoiki, wkładam do piekarnika na 2 minuty. Już mam wyparzone dokładnie. Teraz wyjdę. Już. O tam 50 stopni wystarczy. Trochę jest taki rzadki, ale on zgęstnieje, jakby stygnie. Wkładziemy w takie duże, bo nam będą potrzebne na później. Dobrze. Pokrywki wyparzone. Z 5 minut wystarczy. To było jedyne, żeby stało. Nie, nie idzie do lodówki, tylko normalnie przechowywać w temperaturze pokojowej. Ja wszystko ustawiam w szpiżarni, a jak nie ma się w szpiżarni, to w jakiejś szafce po prostu, tak żeby nie było gorąco, ale taki pokój, aby normalnie w szafkach kuchennych korzystać. Thank you.
czego najlepiej smakuje to pikienie? Z czym ty jesz? Chlebek z masełkiem i z dżemem i kawa, czy mleko, nawet i herbata może być. Czy bułka, czy chałkę można posmarować też. To już sobie, po sobie życzy. Także dziękuję Państwu za uwagę i bardzo proszę zrobić sobie swoje roboty, takie dżemy. To są zdrowe i na pewno wszystkim będą smakować. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.